Hej, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, gdzie ja chciałem wrócić z serią, której jakiś czas nie było, czyli z najlepszymi grami na telefon. Jeżeli nudzisz się i nie masz co pograć, to ten materiał jest właśnie dla ciebie. Więc cóż, ja już nie przedłużam, tylko zapraszam was do oglądania. Jest to fantasy RPG w klimacie Diablo. W grze zaatakowali dziwnikowie, a ty w akcie zemsty wyruszasz na spotkanie z, można powiedzieć, wiecznym złem. Historia ma 4 akty w zupełnie różnych lokacjach i raz spełniasz piękny świat, a inny raz odkrywasz pokryty ląd północny Imperium. W jest bardzo prawdopodobne, że przez jakaś księżyca albo Yeti zakończą twoje życie. Wrogowie są tutaj zróżnicowani, więc za całe szczęście nie walczą stop tylko i wyłącznie z jednym przeciwnikiem. Gra jest jak na razie w miarę nowa i z tego co widzę, twórcy na bieżąco ją aktualizują, więc można się spodziewać, że do gry wejdzie jeszcze parę nowych usprawnień, na przykład w rozgrywce. Sama gra została nominowana do nagród za najlepszą fabułę i ogólnie lepszej gry mobilnej ubiegłego roku. Wcieli się tutaj w niej tą dziewczynę, która straciła wzrok na wojnie i teraz pomocą swojego psa odbywała podróż poszukiwania swoich rodziców. W samej grze będziesz miał okazję doświadczyć i poczuć na własnej skórze, jak wygląda świat niewidomych. Historia ta jest bardzo ruszająca i wręcz można powiedzieć, że chwyta za serce. Po upiornej muzyce można się domyślić, że oczywiście chodzi o nową grę z gatunku horrorów. Sama gra opowiada o dziwnej sytuacji, jaka miała miejsce podczas ceremonii otwarcia przedszkola. I od tej pory jest to miejsce dla niezwykłej osoby, która zgubiła swoją drogę życiową i uzyskała wiele osobowości. A teraz ty jako gracz musisz się z nim zmierzyć na jego terenie. Jeżeli lubisz horrory, to ciężko ci będzie obok tej gry przejść obojętnie. Gra jest mega klimatyczna i po prostu warta polecenia. Powiem szczerze, że chyba nie było jeszcze gry na telefon, która zrobiłaby na mnie aż tak duże wrażenie. No spójrzcie po prostu na tą grafikę. Ale do rzeczy, jest to gra z gatunku MMORPG z otwartym światem, w którym masz stworzyć własną drużynę potężnych postaci i wyruszyć na dalsze zakątki Ziemi, albo kończyć misję i pokonać siły zła, które chcą przejąć planetę. I tak aby chronić swoich podopiecznych, musisz nie tylko rekrutować najlepszych superbohaterów, ale także szkolić ich, podnosić ich umiejętności i wyposażyć w potężny sprzęt. Główne kampanie przeprowadzi ci przez większość tego, co gra ma do zaoferowania, jednocześnie dając ci wiele nagród za twoje wysiłki. W tym sensie, jeśli kiedykolwiek poczujesz się zagubiony i nie wiesz co robić, rozkliknij główną misję fabularną w prawym górnym rogu ekranu. To spowoduje, że twoja postać automatycznie przejdzie do następnego celu. Jest to survivalowa gra na Dzikim Zachodzie, która ma dosłownie wszystko. Żeby nie szukał schronienia, polował na zwierzęta, tworzył przeróżne pancerze i bronie do walki. Będziesz mógł mieć swojego konia i przezbudować dla niego stajnię. Gra jest bardzo długa i ma rozbudowaną fabułę. Jest to taki trochę Red Redemption, tylko że na telefony. W tej grze niezwyczajnym świecie jesteś złodziejem, ale nie byle jakim. Pokonujesz systemy bezpieczeństwa, hakujesz je i wykorzystujesz do własnych celów. Używasz różnych narzędzi i masz na przykład skradać się umiejętności strażników lub po prostu wyeliminować ich z ukrycia. Albo na przykład ustawić na ich pułapki. Do tego gra dba o różnorodność lokacji, na przykład masz ograbić kogoś dom, a następnym razem na przykład muzeum czy centrum handlowe. Również gra oferuje różne poziomy trudności, dlatego raczej unikniesz sytuacji, że gra będzie za łatwa lub za trudna. Świat po apokalipsie zombie to ponure miejsce. Urodziłeś się w nim i teraz musisz walczyć o przetrwanie, biorąc się z rozmaitymi zombiakami, bandytami i niebezpiecznymi bossami potworami. Wykonujesz ważne misje w ramach pobuły oraz wiele zadań pobocznych, rozwijasz swoje umiejętności, sprzedajesz i kupujesz sprzęt, a także komunikujesz się z tymi, którzy jeszcze ocalali w tym ciężkim świecie. Jest to po prostu stary dobry FPS z fabułą, dziesiątkami zadań i zliczoną ilością strzelanin z użytą rozmaitych broni. Twój ruch numer jeden to zombie, które są właściwie wszędzie, występują w licznych odmianach i co najważniejsze w ogromnych ilościach. The Escapist 2 głównie polega na uciekaniu z najciężejszych więzień na świecie. Gra pozwala stworzyć własnego więźnia i korzystać z ogromnej puli elementów. Ty jako gracz masz kontrolę nad jednym z skazanych i musisz pozorocznie wykonywać codzienne obowiązki, np. uczestniczyć w apelach i po prostu utrzymać się rutyny. Jednak w ten sposób tylko przygotowuj się do wielkiej ucieczki. Potajemnie zbierasz przydatne narzędzia i przedmioty, np. mydło i sztućce, za pomocą których możesz wykopać w swej cieni tunel lub taśmę klejącą pozwalającą np. łatwo ukryć dowody. Gra wprawdzie jest płatna, ale według mnie opłaca się ją kupić, zwłaszcza że w tym momencie jest przeceniona z 304 zł na zaledwie 8. Jest to osadzona w realiach fantasy oryginalna produkcja, będąca połączeniem elektrycznej gry planszowej, karcianki oraz strategii turowej z elementami RPG. Akcja gra miejsce w przypominającym średniowiecze fikcyjnie i bykowym uniwersum. Kraina jest wolna, pogrąża się w nicości, w miarę jak władza nad jej doświadczonym królem przyjmuje tajemnicza siła. Aby ratować sytuację, najbardziej wpływowe klany wysyłają swoich najlepszych przedstawicieli celem odzyskania władzy i przywrócenia równowagi w upadającym królestwie.
Gracze opowiadają się po stronie jednego z czterech klanów i ruszają na morderczą misję, której esencją jest eksploracja, wykonywanie najróżniejszych questów oraz walka z potworami. Mimo iż pozostałe trzy klany z nami rywalizują, dla dobra wspólnej sprawy można zakładać sojusze i wspierać się w trudniejszych bitwach. Sama gra na system turowy, ale oprócz robienia ruchów naszą postacią, sporo czasu można spędzić na wyposażeniu bohaterów i ich pomocników, w coraz lepszy sprzęt oraz na rekrutowanie nowych postaci. W tej grze jedna z miast została zbudzona nagłym aerem prezydenckim, ogłoszonym w całym kraju. Powodem była śmiertelna epidemia, która w ciągu kilku dni uniosła większość populacji, a jej znana infekcja nadal się rozprzestrzenia. Ludzie w chaosie uciekli na ulicę, wkrótce zdali sobie sprawę, że idą zamienić się w postapokaliptyczne pustkowia. Toksyczne mutanty i zombie wędrują po mieście, a infrastruktura jest zniszczona. Społeczeństwo i cywilizacja całkowicie się zawaliły. Ty i twoja rodzina rozdzieliliście się podczas ucieczki. Teraz w tym ciężkim świecie jesteś sam. I pytanie brzmi, jak długo dasz radę to wytrzymać? Niestety gry nie mam w naszym cudownym kraju, więc żeby ją pobrać, trzeba po prostu opisać tytuł tej gry i dodać końcówkę APK. Klikamy w to, co widać w tym filmie i pobieramy. Jeszcze do tego musimy mieć tą aplikację i wydaje mi się, że to tyle. I już raczej będziecie mogli sobie pobrać. Ten odcinek dobiegł końca, mam nadzieję, że znacie chociaż jedną grę dla siebie. I cóż, ja już dziękuję bardzo za oglądanie i się z wami żegnam. Na razie i cześć.